Maturę ukończyłem w 1963 roku, a więc to jest dokładnie 50 lat temu. Jest to jubileusz. Tak, byłem uczniem liceum Stefana Żeromskiego. Wtedy nauka w liceum trwała całe 4 lata. I żeby się dostać do tego liceum, trzeba było zdać wcale niełatwy egzamin. Pierwsze liceum Stefana Żeromskiego kończyłem w końcu lat 60. To fizyki uczyłem, to była pierwsza moja praca zawodowa w liceum Żeromskiego. No to było w 68, 9 i kolejny rok. Bardzo dobrze wspominam czas spędzony w szkole. Myślę, że byłem taką osobą, która zawsze chodziła na lekcje. Praktycznie nie wagarowałem, dlatego że w szkole działo się tak dużo ciekawych rzeczy, szczególnie na przerwach. Chodziłem do męskiego liceum, chodziło się przez przejazd. Nie, bo tunelu nie było. Większość z nas dojeżdżała. Jak był zastawiony, to była pełnia szczęścia, bo pociąg jeździły. Najgorsze były czwartki, bo teraz trzeba było przejść przez rynek. Tam się spotykaliśmy z grupą spóźniarskich Zawiercia, męską, i dopiero taka hurma cała przychodziła i siadała na schodach pod liceum, bo drzwi były zamknięte, a za szkłem latał Stefan. Nie wpuści nas, to po raz ostatni jesteście tacy spóźnieni po rodziców, tak jak to on mówił. Też chłopcy, ja wam to mówię. A myśmy usiedli tak dumamy, a Wiesiek na Wara mówi tak, no zaraz tu Stefan otworzy. Janusz, znasz taką pieśń, u drzwi twoich stoję, panie? A to czasy komunistyczne. Tak, panowie, u drzwi twoich stoję, panie, czekam na twe zmiłowanie. A Stefan, czas, chłopcy, cicho, do szkoły. Co spojrzałem sobie na kierunku Cambridge, zamyślony na polskim. Nostalgia. Pani opowiada, pani profesor, ta nasza. Która? Koziorowska. Ja sobie patrzę, ale od czasu do czasu na Cambridge. Aż w końcu, tak, i sobie tam patrzę. Nostalgia, tu od razu, przybyłam. Tyle razy ci mówiłam, chcesz tam wylądować? Bardzo proszę, od razu. Pozytywnie wspominam harcerstwo. Bo było organizowane zjazdy, były organizowane zbiórki, biwaki, no i rewelacyjny Zamonit, gdzie jeździło się na te obozy wyjazdowe i wędrowało po jurze krakowsko-częstochowskiej. Z harcerstwa to bardzo dobrze wspominam pana profesora Stanisława Puchałę. W ogóle grono było bardzo, bardzo w porządku. No ale potem skończyłem matematykę. I zostałem nauczycielem właśnie w pierwszym ELO. I uczyłem przez kilka lat matematyki. No ale ponieważ się zajmowałem również harcerstwem, wtedy harcerzy w szkole było bardzo dużo. Jeździliśmy na obozy. Ja prowadziłem szczep, który się nazywał 5. Szczep Orle Gniazdo. Nazwę wymyślił druh Stanisław Puchała, który kiedyś też był nauczycielem w naszej szkole, polonistą. Też był instruktorem harcerskim i wtedy, kiedy ja przyszedłem do szkoły, on przeszedł do pracy w głównej kwaterze ZHP. Był tym zastępcą naczelnika przez wiele lat i właściwie dzięki niemu nasz szczep dostał możliwość wyjazdu na harcerską operację Bieszczady 40. Jeździliśmy tam przez sporo lat. Mamy piękne wspomnienia, które z Bieszczadami są związane. Gdybyście porozmawiali z tymi, którzy kiedyś byli moimi uczniami, ja mówię, moimi harcerzami ze szczepu, to mogliby wam bardzo wiele o Bieszczadach opowiedzieć. Chyba nawet więcej niż o szkole. I to tak często się zdarza, że wtedy, kiedy się z nimi spotykam, to oni częściej mówią o tym, jak było na obozach w Bieszczadach, niż jak było na lekcjach matematyki. To też ciekawe.
witają raz deszczem, raz słońcem. Wracam tu z łezką w oku, jak zwykle przed lata końcem. W Bieszczadach jak co roku spotykam krzywe cerkwie mchem pokryte. Stoją jak staruszki przygarbione w cieniu lasu pod otrytem. Połoniny wzywają mnie na swe rude grzbiety. Mam czas tu wędrować chcę, tylko lato kończy się niestety. Połoniny wzywają mnie na swe rude grzbiety. Mam czas tu wędrować chcę, tylko lato kończy się niestety. Tak jak co roku snuję wspomnienia z babim latem. Przy ognisku grzeję ręce, wsłuchana w las nad Wołosatem. Bieszczady jak co roku otula poranna mgła o świcie. Z ogniska strzela jeszcze płomień, na nowo w las wstępuje życie. Połoniny wzywają mnie na swe rude grzbiety. Mam czas tu wędrować chcę, tylko lato kończy się niestety. Połoniny wzywają mnie na swe rude grzbiety. Mam czas tu wędrować chcę, tylko lato kończy się niestety. Połoniny wzywają mnie na swe rude grzbiety. Mam czas tu wędrować chcę, tylko lato kończy się niestety. W Liceum Żeromskiego atmosferę kreowali wybitni ludzie, pedagodzy. Tacy jak Bartoleski, który wszelkie przeszkody pokonywał po to, żeby chłopaków zabrać tam na hałdę koło huty i żebyśmy zbierali kamienie przez cały dzień, bo boiska budował wtedy. To był człowiek z charyzmą, ale Bartoleskiego to wspominam z dużym sentymentem, bo ten człowiek wszystko by zrobił. Nawet futro żony sprzedał po to, żeby piłek kupić tam, ile żeby chłopaki grali w piłkę. Na pewno największą postacią, z którą się zetknąłem i z którą najwięcej czasu spędzałem, to był profesor Bartoleski. Codziennie na sali po 2-3 godziny, no i weekendy wyjazdowe. Dlaczego pan profesor Bartoleski, którego imię nosi nasza hala sportowa, ta pierwsza duża hala sportowa tutaj na ulicy Moniuszki, pan profesor stracił w jakimś wypadku dwa palce. Nie miał tych dwóch palców. W czasie wojny. I to jest słynne powiedzenie, słuchajcie, tak, w czasie wojny. Jego żona brała udział w powstaniu warszawskim. Była odznaczona Krzyżem Powstańczym Warszawskim. Ale to taka śmieszna historia. To słynne powiedzenie pana profesora Bartoleskiego, wtedy kiedy zaczynał lekcję z nami wychowania fizycznego i miał w sumie te trzy palce i podnosił do góry tą rękę i mówił: pięciu do mnie! Pięciu do mnie! Sport stał w szkole na wysokim poziomie, co świadczy o tym, że w roku 64 i 65 zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Młodzików. Dyrektor to był Stefan Klus, bardzo porządny człowiek, który uczył fizyki. No, był bardzo szanowanym i lubianym dyrektorem. Postać taka nietuzinkowa to była profesorka Jach, przez którą repetowałem jedną klasę. Niestety, bo mówi, że dobry jest w wysławianiu się, ale w piśmie błędy robiłem.
I treść bardzo dobra, ale jeszcze dwójka na koniec roku. No to trzeba było zostawić mnie na jeden rok z polskiego. No ale to było już, przeżyłem to, potem miałem czwórkę u Adlera z polskiego, byłem dobry. Moją wychowawczynią była pani Holler Janina. No ciekawa postać, bo ona jest warszawianką z urodzenia, przeżyła powstanie warszawskie i los powojenny rzucił ją po prostu tutaj, no, do Zawiercia. I przez 3 lata była naszą wychowawczynią. Uczyła matematyki bardzo porządnie. Ona wpłynęła to, że ja poszedłem później na Politechnikę i skończyłem studia. Moim wychowawcą był profesor Ernest Manik, już nie żyjący. Osoba, którą żeśmy naprawdę przez pierwsze 2 lata no strasznie nas piłował i strasznie nas cisnął. W trzeciej klasie już było troszeczkę luźno. Ale do matury z matematyki podchodziliśmy z uśmiechami. Byliśmy klasą matematyczno-fizyczną. I myślę, że to jest profesor, którego najlepiej wspominam. Taki nauczyciel Oruba z Wisła fizyki uczył. Niesamowicie zasłynął utkwił w pamięci to, że on masę doświadczeń fizycznych robił. Nie tylko, że tam wykładał na tablicy, pisał coś tego, ale doświadczenia, które utkwiły z elektryczności, z optyki i tak dalej. Ale była taka kiedyś historia, że został zadany wiersz na pamięć, Steve. No i od tego momentu... U kogo? Przypomnij mi, przepraszam, u pani profesor Binder. Rosyjski, tak? Tak, tak. No. No i w momencie, gdy pani zadała profesorka nasza wiersz na pamięć, to ja się nie pojawiłem 2 miesiące na rosyjski. Ze strachu. Wpoić sobie wiersz z rosyjskiego na pamięć, to nie, to po prostu to było już nie do przejścia. No i pewnego dnia się pojawiłem, bo musiałem w końcu iść na ten rosyjski. No i szoszanie, proszę cię tu. Pribiła u ciebie nic ticha. Pribiła u ciebie nic ticha. Ale to ja wstałem. Pani profesor, ja zabyłem. Nie, ty nie zabyłem. Ty poucisz dwojku. Tak się skończyła. No tu miałem, jak to mówi, inny świat. No, dowiadywałem się wiele rzeczy. Dziewczyny też były fajne, takie jak dzisiaj. Też wysportowane, bo też grały dobrze w siatkówkę. I no w ogóle, ogólnie było bardzo dobrze. Podobała twoja odpowiedź taka, jak mówisz, że ja kurde w tej szkole, bo przecież ja uwielbiam jeździć samochodami. Przecież mój tata jeździ ciężarówką, ja też bym chciał też jeździć ciężarówką. Mówi, chciałem być do samochodówki, to nie, do Żeromskiego, nie? No i skończyłeś tak. Ten Żeromski i jeździsz samochodem. Liceum nie zamieniłabym na żadne inne, pomimo że miałam bardzo dużo znajomych z innych szkół. Zbierałam różne opinie o tych szkołach. Moją szkołę wspominam najpiękniej, najsympatyczniej, najukochaniej, bo to była moja najlepsza szkoła. I te lata spędzone w tej szkole, cęcie sobie, bo są to piękne lata. I to jest właśnie ten fenomen Żeromskiego. Życzę. Byliśmy dumni z tego, że do tej szkoły chodziliśmy i myśmy się też jako uczniowie szanowali i szanowaliśmy swoją szkołę. Ogólnie to nauczyciele byli autorytetem. Tam nikt nie śmiał coś złego powiedzieć i nauczyciele nam się wdzięczali. Oni nam wszystko tak samo nas szanowali. I dzisiaj życzyłbym sobie każdej szkole, żeby tak było, jak ja przechodziłem. W szkole zyskałem gruntowne przygotowanie. Potem wiadomo, kiedy już poszedłem na studia, no to tylko szlifowałem to i nabyłem. Najbardziej to te owoce swojego wychowania szkolnego to dały procentowanie mojej pracy w Ministerstwie Środowiska. Tam nie byłem gorszy od tych ludzi z Warszawy. Konkluzja jest jedna, w dalszym ciągu. Kadra pedagogiczna tej szkoły, dyrektor, cała kadra tworzyła swoisty nastrój. Nastrój, że spod ich ręki mają wyjść ludzie mądrzy, wykształceni, którzy pójdą dalej w świat, sławiąc i szkołę, i swoje miasto. Żeromski, bardzo dobra szkoła, z wielkimi tradycjami. Mój starszy brat kończył liceum Żeromskiego, ja kończyłem liceum, mój starszy syn, mój młodszy syn i moja starsza wnuczka. I najprawdopodobniej młodsza wnuczka też będzie chodziła
do Liceum Żeromskiego, a raczej na pewno. A kiedy to było? Pierwsza klasa chyba. Czy nie odkryty był rocznik? Nawet nie chcę o tym myśleć. Za długo.